Mam coś takiego, że ja jakby pierwsza przełamuję tą barierę dotyku. Generalnie jestem dosyć dotykalska. Powiedziała Pani o tym aspekcie przybliżania się do osoby, której nie do końca Pani zna. Ja od razu zobaczyłem w głowie obraz, kiedy ostatnio Pani wstawiła na Instagram zdjęcie z treningu, kiedy trenowała Pani z trenerem i też wiem, bo mówiła mi Pani kiedyś w wywiadzie, że nie jest dla Pani łatwe, kiedy jakakolwiek nieznana osoba Panią dotyka. I zastanawiam się, czy teraz, kiedy właśnie Pani podzieliła się tym filmikiem z trenerem, czy to jest dla Pani łatwe właśnie, że ten trener tak pozwala sobie Panią dotknąć tu i ówdzie? No, przystojny bardzo trener, powiem szczerze, ale bardzo taki totalnie profesjonalny, więc absolutnie nie ma takiej sytuacji, że nie jestem skupiona na tych naszych lekcjach i zajęciach. Ale tak prawdę mówiąc, faktycznie to się nie zmieniło. I mam coś takiego, że jeśli poznaję nowych ludzi, no szczególnie mężczyzn, ale także w ogóle ludzi, to mam coś takiego, że ja jakby pierwsza przełamuję tą barierę dotyku. Generalnie jestem dosyć dotykalska, jak przystało na dziewczynę, która zaśpiewa, jestem dosyć taka dotykalska, raczej taka czuła w interakcji z ludźmi, natomiast nie lubię, kiedy ktoś pierwszy przekracza tą granicę, bardzo się czuję wtedy skrępowana. To się nie zmieniło przez wszystkie lata, więc myślę, że się nie zmieni, ale faktycznie jest coś takiego, że mężczyzna, którego nie znam, w ogóle nie zgadzam się tańczyć z kimś gdzieś tam na wakacjach czy coś. No to taka trochę staropierdzielska, powiedzmy sobie. Ale faktycznie mam coś takiego, mimo swojej otwartości, że dotyk jest czymś takim absolutnie wyjątkowym, świętym, nie powinien być normalnością i codziennością, tak mi się wydaje. Wiem, że jeśli chodzi o aspekt ruchu, zawsze Pani najbardziej lubiła jogę, dlatego teraz, odwołując się do tego filmiku, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, teraz zdecydowała się Pani na takie regularne treningi na siłowni. I zastanawiam się, czy po prostu Pani podobają się takie treningi. No, nie, znaczy bardzo, muszę powiedzieć, że bardzo lubię te prace nad sobą z Pawłem. Dobrze się moje ciało czuję, oczywiście jestem obolała potwornie, bo jednak yoga to jest inny rodzaj pracy z ciałem i z duchem. Potrzebowałam tak poczuć troszeczkę, umocnić te mięśnie, bo prawdę mówiąc, poza spacerami po górach stromych często, to jednak mimo wszystko tak chciałam sobie przed wiosną, przed wakacjami tak trochę pobudzić ten organizm, a ponieważ zaczęłam bardzo mocno zwracać uwagę na zdrowie i w ogóle promować wszystko, co jest dobre, zdrowe, właściwe, takie potrzebne bardzo, przeczyszczające, oczyszczające, podnoszące wibracje ciała, ducha, no to wszystko staram się promować, więc jeżeli pomyślałam sobie, że nie mogę jakby namawiać ludzi do tego, żeby żyli zdrowo, jeśli sama nie będę żyła zdrowo, więc robiłam sobie detoksy, przepłukałam sobie tutaj tą głowę z różnych ciężkich myśli, mam nadzieję, że już wszystkich, żeby po prostu żyć lżej i do tego po prostu namawiam też wszystkich, żeby odcinali wszystko, co jest zbyt ciężkie, zbyt negatywne, zbyt destrukcyjne, żeby się po prostu podnieść, a ruch faktycznie. Natomiast powiem szczerze, to jest drugi raz w życiu, jak chodzę w ogóle do siłowni, nawet Paweł nie wie jeszcze. Mhm.